Recytacja. Albo intonowanie mantr. Możesz je odbywać w taki właśnie sposób. Jeśli ktoś gra na jakimś instrumencie, więc może sobie akompaniować, ale trzeba należy pamiętać, że głos nasz, głos ludzki jest naszym najważniejszym instrumentem, pierwotnym. Trzy pierwotne instrumenty. Głos ludzki, bęben i flet. W tej kolejności. Dlatego wszystkie ludy pierwotne zawsze używają bębnów i fletów, a przede wszystkim swojego głosu. W swoich inkantacjach przy wzywaniu obiektów swojego wielbienia, bóstw, Boga, duchów, przodków czy innych. Te trzy elementy zawsze występują. To się sprawdziło w całej historii rodzaju ludzkiego, a nawet inne istoty, zwierzęta również są podatne na te wpływy. Z naszej własnej historii można powiedzieć, że jednego razu, kiedy Chaitanya wędrował przez las Charikhanda, śpiewając święte imiona Boga, wtedy powiada się, że różne zwierzęta leśne, tygrysy, wilki, niedźwiedzie i gazele, wszystkie te zwierzęta tańczyły z nimi i śpiewały na swój sposób, swoim własnym głosem. Ponieważ wszystkie wyższe zwierzęta, wszystkie ssaki mają w jakiś sposób dość wyraźne, rozwinięte pewne zmysły. Mają język, którego nie rozumiemy. Jakkolwiek w ostatnich latach się mówi, że są tacy, co ekspertami, psychologami zwierząt, co ekspertami od rozmowy z psami, inni ekspertami od rozmów z końmi. Innymi słowy, zwierzęta również mogą przejawiać swoje pragnienia, swoje tęsknoty za pomocą różnych dźwięków. Innymi słowy, mają mowę, niezrozumiałą dla nas, ale mają. W tej chwili nikt tego w świecie naukowym nie kwestionuje. Nie rozumiemy, jak to się dzieje w dużym stopniu, ale że tak się dzieje, nikt co do tego dłużej już nie dyskutuje, jest to jasne. Są śpiewanie mantr jest bardzo dobrym sposobem skoncentrowania i opanowania rozchuśtanego umysłu, uwarunkowanego umysłu. Tak jak mówi Bhagavad Gita, kiedy nasz umysł jest podporządkowany inteligencji, będzie naszym najlepszym przyjacielem. Kiedy będzie działał niezależnie od naszej inteligencji, wtedy będzie naszym największym wrogiem. Naszym, czyli kogo? Pojawia się natomiast pytanie, kim jesteśmy? Podstawowe pytanie wszystkich poszukiwaczy prawdy. Kim jestem? To jest pierwsze, najważniejsze pytanie jogiczne. Jogin poszukuje zawsze odpowiedzi na to pytanie. Kim jestem? Kim jestem? Czym jestem? Czy jestem tym ciałem? Czy jestem kombinacją ciała i czegoś? Czy też jestem osobą, która zamieszkuje to ciało, która ma do swojej dyspozycji wszystkie zmysły, za pomocą których się wyraża, komunikuje ze światem wewnętrznym. Co? Można mieć jaśniejszy wgląd na te wszystkie sprawy, kiedy nasz umysł będzie uspokojony i będzie działał pod kontrolą inteligencji. Ponieważ w korpusie wedyjskim, w filozofii indyjskiej są dwa pojęcia. Odnoszące się do naszego ciała. W zasadzie są trzy pojęcia. Jaźń albo byt, atma albo dziwa.
I później dwa ciała, które ona jest przeobleczona. Sthula sharira, linga sharira. Sthula sharira oznacza pięć zmysłów. Ciało fizyczne. Linga sharira to umysł, inteligencja i fałszywego. Dopiero poza tymi pokrywami jest czysta jaźń, czysta atma. To więcej filozofia indyjska mówi o tym, że kiedy żywa istota z takich czy innych względów opuszcza to ciało, czyli jak mówimy potocznie umiera, odchodzi z tego świata, to wtedy te wrażenia ciała fizycznego nikną, rozpadają się na jakieś atomy. Natomiast gdziekolwiek dusza się nie udaje, jeśli udaje się na różne inne sfery, zabiera ze sobą te wrażenia pochodzące z ciała subtelnego. To, co jest zawarte w myślach, w inteligencji, w fałszywym ego, wędruje z nami. Jeśli nie zostaniemy samostalizowani, to te wrażenia przychodzą z nami do następnej egzystencji. W sposób nieuświadomiony sobie przez nas, ale przychodzą. I teraz powiada się, że kiedy dusza opuszcza to ciało, więc wtedy ma pełny wgląd to, co robiła, to, co można by było zrobić. I podejmuje wtedy decyzję. Ta decyzja jest uwarunkowana oczywiście też naszą karmą, ale podejmuje decyzję, że w następnej egzystencji będzie chciał uniknąć tych poczynań, które doprowadziły do powstania cierpienia, do bólu, do chorób starości, śmierci. Jednakże jakiś sposób dzieje się tak, że kiedy ta dusza ponownie przybiera postać cielesną, więc w momencie narodzin ta istota zapomina to wszystko. Ponieważ kontakt z materią powoduje, że zapominamy. Są czasami takie dziwy, takie atmy, które mogą pamiętać. Wtedy jest wielka sensacja dookoła świata. O, ten chłopiec w Indiach gdzieś pamięta swoje przeszłe życie. O, ta kobieta coś tam pamięta. O, tamten mężczyzna. Ale to są jakieś takie rzadsze przypadki. Ogół populacji nie ma żadnej pamięci swoich przeszłych egzystencji. I ta niepamięć, albo brak pamięci jest u niektórych tak daleko posunięta, że negują oni w ogóle możliwość istnienia takiego zjawiska, jak wielokrotność powtarzających się narodzin śmierci. Uważają, że jest to po prostu jedynie wymysł niezrównoważonego umysłu. Bo każdy z nas usiłuje sobie wytłumaczyć w jakiś sposób swój los, swoją egzystencję. I teraz stosownie do talentu, do samskar, czyli do skutków naszych poczynań w poprzedniej egzystencji, plus efekty karmiczne, nasz światopogląd formuje się w jakiś określony sposób. Stąd jedni mają atrakcję do tematów duchowych, czy chcą prowadzić jakiś bardziej reflektywny, czy refleksyjny typ życia. Inni
uważają, że to strata czasu i koncentrują się jedynie na życiu doczesnym, na próbach zapewnienia sobie wszelkich możliwych przyjemności, najczęściej kosztem innych, ponieważ w tym świecie materialnym, jak tu mówimy, to, co jest chlebem dla jednego, jest śmiercią dla drugiego. Czyli każdy żywi się kimś innym tutaj. Ten, kto nie ma duchowej świadomości, jeśli posiada władzę, czy jest silny, czy jakikolwiek może zagarnąć dla siebie więcej jakichś dóbr, więc to czyni. Każdy, bez wyjątku, każdy z nas ma tą ułomność. Każdy, kto jest uwarunkowany. Dlatego filozofia indyjska mówi o tym, że istnieją dwa rodzaje dziw albo atma, atma, atmanów. Istoty wiecznie uwarunkowane i istoty wiecznie wyzwolone. Nitya Baddha, wiecznie uwarunkowany. Nitya Siddha, wiecznie wyzwolony, a dosłownie wiecznie święty, zawsze spełniony. Czyli są istoty zawsze niespełnione i są osoby zawsze spełnione. Z tym, że to zawsze ma trochę inną konotację niż w języku polskim, ponieważ u nas słowo wieczny znaczy, że nieodwracalny. Natomiast w kontekście indyjskim słowo wieczne oznacza to, czego początku nie można wskazać, ale nie oznacza to nieodwracalne. Innymi słowy, koncepcja piekła, Sanatana Dharmie, popularnie nazywany hinduizmem, a koncepcja piekła, czy mąk piekielnych, na gruncie religii abrahamicznych, czyli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, jest zupełnie odmienna. Tutaj, w chrześcijaństwie, w islamie, w judaizmie, jeśli ktoś raz wyląduje w piekle, to jest na całą wieczność, bez możliwości powrotu. To jest definitywne, kategoryczne umiejscowienie. Sąd ostateczny, i pojechali. I koniec. Na gruncie Sanatana Dharmy również się mówi o tym, że grzeszna dusza będzie przeżywała piekielne męki przez całą wieczność. Tylko tam to pojęcie wieczności jest tak, jak powiedziałem wcześniej. Nie można wskazać, kiedy to się zakończy. Dlatego używa się takiego synonimu, że to są wieczne męki. Czyli ktoś ląduje w piekle na wieczność. Innymi słowy, oznacza to na bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu. Ponieważ, powiedzmy, na gruncie filozofii indyjskiej istnieją dwie koncepcje. Czasu warunkowanego przez jakiś przejaw egzystencji. Czyli Brahma żyje 100 lat, to jest bardzo długo, to są miliardy, tryliony lat, ale to się gdzieś zaczyna, to się gdzieś kończy. Istnieje również wieczny czas, Ananta Shesha, ten wąż, na którym spoczywa Bóg, Wisznu, w ikonografii, prawda, jest taki wąż, ma takie kaptury, ona tam jest. No, więc symbolicznie, również językowo jest tak, że jest to określenie tego wiecznego czasu. Ananta znaczy nieskończony, wieczny. A więc ten wąż nieskończoności, prawda? Innymi słowy, taki code name, takie tajemne określenie dla czasu, dla wiecznego czasu, w którym wszystko znika, w którym się wszystko rodzi i który wszystko niszczy. Kiedy ma to zaistnieć? Z woli przeznaczenia.
Innymi słowy, z woli Boga. So, więc te mantry można śpiewać, ale te mantry można również intonować bądź recytować na koralach medytacyjnych. Kiedy śpiewamy mantry, będziemy mówili o bhajanie albo o kirtanie. Bhajan w jednym kontekście oznacza po prostu wyśpiewywanie mantr, czy pieśni jakichś. Podobnie jak kirtan. Są pewne subtelne różnice, ale kirtan oznacza grupowo, w towarzystwie wielu innych osób. Bhajan może być, że jesteś sama, samotne, inkantacja samotne, śpiewanie samotne. W jednym sensie taki jest rozdział pomiędzy tymi dwoma znaczeniami, kirtan i bhajan. Ale kiedy modlimy się na koralach, albo kiedy recytujemy mantry na koralach, to się nazywa mantra japa. Kiedy powtarzamy mantry w formie japy, czyli modlimy się na koralach, po to, aby skoncentrować umysł, jak i również, aby ta mantra mogła działać. Także zwyczajowo jest tak, że kiedy adept zainteresowany jest recytacją mantr, wtedy guru daje mu, przekazuje mu taki japas, czyli ten różaniec, korale medytacyjne, przekazuje mu mantry poprzez pośrednictwo rytuału inicjacyjnego. No i wtedy ten uczeń albo sadhaka, albo praktykujący, sadhaka znaczy ten, który praktykuje, sadhane, czyli chce się uświęcić, chce być sadhu, sadhu znaczy święta osoba, stąd sadhana, stąd sadhaka. Te słowa w sanskrycie są bardzo ciekawe, bo one zazwyczaj z jednego słowa ma wiele różnych znaczeń w zależności od kontekstu i od zastosowania. Na tym polega uniwersalność, piękno tego najbogatszego języka, o którym się powiada, że jest Devanagari, czyli że pochodzi z miasta, Nagari to miasto, Devów, miasta aniołów, miasta bogów. Devanagari, inna nazwa sanskrytu. No, inna nazwa sanskrytu oczywiście to jest sanskrytan, to co jest wspólne wszystkim. To co łączy wszystkich, to jest inne znaczenie słowa sanskryt. To tyle tytułem takiego wprowadzenia. Chaitanya Mahaprabhu, kiedy pojawił się 500 lat temu, propagował, aby wspólnie z innymi intonować święte imiona Boga jako najlepsza metoda medytacji w tym wieku Kali, ponieważ według filozofii indyjskiej, według Ved, całość istnienia podzielona jest w jednym przejawieniu, w jednym życiu Brahmy, wtórnego stworzyciela tego wszechświata, jest podzielona na cztery okresy. Na wiek złoty, srebrny, brązowy i żelazny. Sattva yuga, treta yuga, dwapara yuga i kali yuga. Wiek żelazny to kali yuga, to jest ten wiek, w którym żyjemy, który rozpoczął się około 5000 lat temu, który ma zabawiać nas przez najbliższe 427 tysięcy lat jeszcze. Według jednych obliczeń, no. Albo 12 tysięcy lat boskich według innych obliczeń. No, ale są odpowiednie kalkulacje ku temu poczynione. W każdym razie chodzi o bardzo długi okres czasu i powiedziane jest, są przepowiednie dla tej epoki Kali, że w tej epoce wszystko będzie w jakiś sposób stopniowo
się degradować, a więc ludzie będą żyli krócej, inteligencja będzie słabła, choroby będzie ich coraz więcej, niezgoda będzie rosła. Szereg takich niszczycielskich żywiołów będzie stawało się coraz bardziej widzialnymi, będzie wywołał określony skutek na życie wszystkich istot, nie tylko istot ludzkich. Ale dla nas jest ważne, co będzie z istotami ludzkimi, dlatego że Wedy mówią o tym, że człowiek jest koroną wszelkiego bytu w tym wszechświecie, w związku z tym tylko w tej ludzkiej formie życia można w sposób świadomy wpłynąć na zmianę swojego losu. Zwierzęta nie mają tej możliwości. Bez względu na to, czy są wysoko rozwinięte, czy są ssakami, czy są w innych królestwach, są gadami, jakimiś akwatykami, zwierzętami morskimi, czy wodnymi, czy bakteriami. Te istoty nie mogą wpływać na swój los. To jest świadome. Natomiast istoty ludzkie mogą. Dlatego dla tych istot ludzkich Wedy przekazują określone nauki, które praktykując atma, czyli ta ucieśniona dusza w tym świecie materialnym, może wyrywać się z okowów iluzji. Czy wiadomo, ile trwały tak mniej więcej te okresy złoty, srebrny, brązowy? Jest to jakoś szacowane, czy nie? Tak, to jest szacowane. To jest, powiedzmy, jeśli przyjmiemy okres Kali Yugi, 427 tysięcy lat, to te poprzedzające jogi są tam jakąś wielokrotnością. Mm-hmm. Prawda? Dwa para będzie 800 ileś tam, 1700 ileś tam będzie Treta Yuga i Czy w tych okresach również istniały byty ludzkie, w sensie człowieka, czy nie bardzo? Otóż zgodnie z przekazem wedyjskim tak. Tak. Jakkolwiek nie w takim, nazwijmy to, fizycznie, właśnie, nie w takim stanie zagęszczenia, powiedzmy, jak w tej chwili, prawda? Więc powiada się, że ludzie byli, żyli dłużej, byli zdrowsi, silniejsi, mieli inną moc myśli, na przykład raz usłyszawszy jakąś opowieść, każdy był w stanie zapamiętać ją dokładnie, podczas gdy w Kali Yudze jest tak, że trzeba powtarzać wielokrotnie coś, ażeby być w stanie zapamiętać i zawsze istnieje ta możliwość zapomnienia. To jest jedna z ułomności tej Kali Yugi, prawda? I to było sukcesywnie, gdzie w Satya Yudze, można powiedzieć, nie było żadnych ułomności praktycznie rzecz biorąc dla tych istot. Każdy żył długo, szczęśliwie, był piękny, młody i bogaty, wszystko było. No. Później stopniowo w kolejnej epoce Treta Yudze już było o 25% mniej tych przejawów absolutnych, powiedzmy, dobrych. Później z kolei dwa para jeszcze było zredukowane do 50%, natomiast teraz mamy tylko 1/4 możliwości, jakie ludzie posiadali wtedy. W związku z tym dla każdej epoki polecało się inny rodzaj medytacji, prawda? Otóż w Satya Yudze, co możemy zobaczyć w ikonografii, ludzie siedzieli i medytowali przez dziesiątki tysięcy lat. Powiada się, że jeśli ktoś chciał od Brahmy, od trudnego stworzyciela tego wszechświata, jakąś łaskę otrzymać, więc medytował 60 tysięcy lat. Między innymi Walmiki Muni, który chciał coś, medytował tak długo, prawda? Inny z kolei medytował tak długo, że tylko szkielet został, mrówki zjadły całe ciało i on był niejako stał w tym pośrodku tego kopca termitów, obgryziony całkowicie z ciała, tylko szkielet został, ale siła woli była tak mocna, że nie był pozbawiony życia, nadal egzystował, tylko ta cała jego moc życiowa była w szpiku, była w kościach, prawda, zachowana. No i osiągnął po prostu to czego chciał. W kolejnej epoce, w Treta Yudze, składano olbrzymie ofiary.
takie powiedzmy kopce ofiarne wielkości tej kamienicy, no, dla, można powiedzieć, prawda? Stosy owoców, stosy innych różnych parafernali ofiarnych. Dwa parajudze, kult świątynny, bardzo pełen przepuchu, bardzo bogate wielbienie bóstw za pomocą złota, mirry, kadzideł, bardzo rzadkich, drogich kamieni, etc., etc. W Kali Judze, a po co się mi obecnie, te można zauważyć w niektórych miejscach, gdzieś tam ktoś jeszcze usiłuje wielbić w ten sposób różne bóstwa, prawda, czy Boga. Ale ogólnie, dla ogółu populacji jest to niedostępne. W związku z tym Wedy polecają dla Kali-Jugi inkantację, śpiewanie czy recytowanie świętego imienia. Jako że święte imię czy święte imiona, Bóg jest nieskończony, więc nie ma końca jego nazw, jego imiona, prawda? Można sobie narecytować czy uśpiewać różne imiona. Jakkolwiek na wyższym planie jest pewna gradacja, ponieważ jedne intonowanie jednych imion prowadzi w określone miejsce, a innych w inne miejsce. Nie wszystkie, w jeden sposób wszystkie imiona są tym samym, a w inny sposób istnieją pewne delikatne różnice. Ale ten typ informacji otrzymujemy z biegiem czasu. Najważniejsze jest to, ażeby zrozumieć, że w Kali-Judze te inne typy zadowolenia Boga i Jego aniołów, czy dewów, czy półbogów, jak gdzie indziej się mówi, nie są efektywne. Natomiast święte imię każdy może intonować w każdej sytuacji życiowej, głośno, cicho, w myślach. W związku z tym uważa się, że to jest najpewniejszy i najbardziej bezpieczny i najskuteczniejszy sposób samorealizacji w Kali-Judze.